Jeśli chodzi o samą aplikację, jest ona dosyć prosta w swojej obsłudze. Jak powiedziałem, jest ona po polsku. Ja tutaj akurat mam ściągniętą tą aplikację na tablet. I tak na przykład teraz wybieramy sobie, że obciążnika z tyłu nie ma, czyli na razie zapisujemy same zera. Zamontowanie z tyłu, ciągnik. I jedziemy po prostu dalej. W tej chwili będziemy wpisywać już gotowe wartości. Masa narzędzia mamy z przodu, nie ma obciążnika, jest 0. Masa narzędzia z tyłu, ile? 3 tony. Plus 3 tony plus jeszcze zasiew, to tam to będzie to na 200. Tona 200. 4200, tyle wpisujemy. 4200 kg. Następnie mamy moc ciągnika. 360 koni mechanicznych. Moc ciągnika. Rozstaw osi, czyli to jest tak mniej więcej od środka do środka. 0. Rozstaw osi, tu mamy 3 metry. I z tyłu tutaj wpisujemy odległość do środka maszyny 6 wpisujemy mu 6 metrów. I teraz pozostała nam taka bardzo wdzięczna czynność, a mianowicie po wprowadzeniu danych musimy mu jeszcze wpisać, jakie mamy opony. Jak zdążyliśmy zauważyć, przy pierwszym ustawieniu wyszło nam, że koło tylne z uwagi na brak obciążnika z przodu i dźwigania części ciężaru maszyny musiało mieć ciśnienie bardzo wysokie. A tendencja jest taka, żeby ciśnienia zmniejszać, ponieważ zależy nam na większej trakcji, na większym uciągu, a przede wszystkim na mniejszym ugniataniu gleby. Wprowadziliśmy korektę do ustawienia. Co się będzie działo, jeżeli tylko i wyłącznie założymy obciążnik na przednim, na przedzie, czy to obciążniki zamontowane w kołach, czy to obciążnik taki ogólny. A więc w tej chwili na kole tylnym proponowałbym do ustawienia 1,1. Do tej pracy i patrząc na te same prędkości, przód 0,6. Ale 0,6 jest ciśnieniem w moim odczuciu prywatnym bardzo ryzykowne i ustawiam ciśnienie z uwagi na pokonywane prędkości tylko i wyłącznie, a nie na tą pracę, którą będzie wykonał, ustawiałbym tutaj ciśnienie w granicach 1 bar. Jeśli skończymy pracę i nie przewidujemy nic innego z tą maszyną, musimy wrócić do ciśnienia standardowego, czyli na przykład jeżeli po sianiu czy po zabiegach agrotechnicznych idziemy do pracy transportowej, wtedy musimy zmienić ciśnienie.